Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy drugie zajęcie w warunkach ekstremalnych, w warunkach domowych. Dzisiaj popracujemy dalej nad elementem techniki chwytu piłki. Przede wszystkim dzisiaj wchodzi piłeczka tenisowa. Praca z piłeczką tenisową polega na tym, że tak jak piłeczka zwykła, tak jak piłeczka tenisowa, nie staramy się piłeczkę złapać palcami, tylko staramy się piłeczkę złapać dłonią. Tak samo jak piłeczka zwykła, nie utrzymamy piłeczkę palcami, tylko staramy się piłeczkę utrzymać dłonią. Palce służą nam do pomocy. Dzisiaj pracujemy z piłeczkami tenisowymi. Zaczynamy w formie rozgrzeweczki. Przede wszystkim koordynacja, technika i praca. Proste w formie zaczynamy chwyt piłki prawa, lewa. Staramy się kontrolować piłeczkę, dwie piłeczki rzucić na raz. Rzucić piłeczkę na parkiet, złapać piłeczkę od góry. Złapać po jednej, po drugiej, w ten sposób przygotować ręce do roboty. Szeroko rozstawiamy dłonie, staramy się piłeczkę przerzucić do jednej strony, szeroko ustawiamy ręce i znów to samo z powrotem. Kontrolujemy piłeczkę wzrokiem, piłeczka ma się kleić, tak jak mówiliśmy, ma się kleić do dłoni. W ten sposób. I wchodzi teraz praca przede wszystkim jednej ręki. Pracujemy nie całą ręką, pracujemy tylko od nadgarstka. Zaczynamy. W ten sposób, tak, i teraz lewa rączka, w ten sposób, hopa, musimy, tak, i w ten sposób lewa rączka, hop. Brawo. W tym elemencie przede wszystkim ważny jest chwyt piłeczki, ważna jest kontrola piłeczki i dołączamy się do ściany. W tym momencie rzut piłki, chwyt piłki, pojedyncze przede wszystkim. Staramy się rzucić piłeczkę. Praca, swobodna praca rąk nam pozwala na to, że potem bramce, te ręce nam pomagały przy interwencjach bramce. W ten sposób staramy się piłeczkę pojedyncze złapać. Rzucić piłeczkę dwie na raz. Staramy się rzucić piłeczkę od parkietu, złapać w różnych formach lub piłeczki. Tak jest. I tak samo. Prawa rączka, lewa ręka, prawa rączka, lewa rączka. Cały czas piłeczka mamy pod kontrolą. I tak samo. Dwie na raz. Brawo. I w tym momencie nam dochodzi przy swobodnej pracy rąk, dochodzi trzecia piłeczka. Jeżeli leweczka, jest pewna koncentracja, jest pewna kontrola piłki. I zaczynamy. Możemy przyspieszyć, niewysoko podrzucając piłeczkę, możemy rzucić wyżej. Wszystko zależy od Was i patrzymy przede wszystkim kontrolujemy piłkę, a piłeczka się kleje do dłoni. Tak to wygląda. Także są różne elementy, są różne techniki, są różne formy złapania piłeczek, ale ważne, że piłeczka jest pod kontrolą i piłeczkę staramy się złapać. Niziuszka na nóżkach. I na zakończenie możemy podłączyć sobie dużą piłeczkę i się pobawić w formie zabawy, licząc ile kto nabije. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia.